Rok 2020 jest niezwykle ważny dla Kościoła. Sprzyja zgłębianiu Duchowego Testamentu dwóch wybitnych Polaków, świętego Jana Pawła II i prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Temu zadaniu patronują obchody setnej rocznicy urodzin papieża oraz beatyfikacja kardynała. Parafia pod wezwaniem świętej Faustyny w Rogozinie we współpracy z Miejscową Biblioteką Publiczną oraz Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie uświetliła wymienione wydarzenia dwuczęściową wystawą zatytułowaną Nikt nie zastąpi Ciebie, apostoła miłosierdzia, święty Janie Pawle II oraz prymas tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński, dobry i gorliwy pasterz. Wymieniona ekspozycja powstała z inicjatywy proboszcza parafii Rogozino, księdza doktora Janusza Wiśniewskiego. Znajduje się w kościele w Rogozinie, gdzie zapraszamy do jej obejrzenia. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej wystawy. Przede wszystkim serdecznie dziękuję pani kierownik Magdalenie Kosielińskiej. Serdecznie dziękuję pani Agnieszce Ziemkiewicz, pani Annie Jankowskiej, pani Beacie Kapowickiej. Wyrazy też podziękowania chciałem przekazać panu Mariuszowi Misiak, panu Krzysztofowi Czerwińskiemu i panu Radosławowi Karbowskiemu. A nad całością czuwała, jak zwykle, nasza pani profesor Stanisława Pierszak-Kocienna. Jeszcze raz bardzo serdecznie chciałem państwa zaprosić do Rogozina, do kościoła parafialnego, na zwiedzenie naszej wystawy o papieżu.